Czy mam jeździć w kółko? 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 Hello, Skoda. No to pokaż, ile my tutaj razem natrzaskaliśmy kilometrów. 1083. No to już można zrobić całkiem porządny test w porządnych warunkach. No to zapraszam. W tym odcinku zobaczycie, czy na spore wzniesienia i górskie zakręty są lepsze dwie nogi, czy może cztery koła z Haldexem. Zobaczycie też, jak dać się złapać na haczyk i jak nie zasnąć na popielniczkę w samochodzie niemieckim z rodowodem czeskim. Zapraszam! Kiedyś stare, dobre, tradycyjne, zakopane, dbające właśnie o te tradycje, a dzisiaj to już nowoczesny kurort, który trochę od tej tradycji ucieka. A szkoda. No i właśnie w takich warunkach przyszło mi testować samochód pod tytułem Skoda Kodiaq RS TSI w wersji z napędem na cztery koła. To jest samochód, który trochę ucieka od przeszłości, czyli od silników dieslowskich, a z kolei nie daje się teraźniejszości i przyszłości, czyli unika elektromobilności. Samochód, który ma czysty silnik spalinowy. Naprawdę to powiedziałam? Czysty silnik spalinowy, tak. 2.0, 245 koni turbo w środku, ale nie podwójne. Taki samochód testuję dla Was w wersji Metallic Race. Taki kolor i w takich warunkach. Przyjrzyjmy mu się najpierw z zewnątrz, dopóki nie jest za zimno, potem siądziemy do środka. Jest to samochód, który jest zbudowany na znanej platformie z Volkswagena, czyli na MQB. Jest troszeczkę wyższy od poprzednika, bo różni się nie tylko sercem. Tutaj ta maska poszła troszeczkę wyżej. Jest też szerszy rozstaw osi. Samochód jest wyższy, ciut dłuższy. No i tak mniej więcej to wygląda, ale zmieniło się nie tylko to, bo zmieniły się między innymi reflektory przednie. Są po prostu węższe, a przy okazji też to są LEDy Matrix, czyli to są takie światła, które nie oślepiają samochodu, który jedzie przed nami i wycinają ten fragment drogi, żeby nie oślepiać tych, którzy nadjeżdżają sprzeciwka lub jadą przed nami. To się zmieniło. Ale zmieniło się jeszcze całkiem sporo z tyłu. Mamy tutaj również nowe światła, nowy tył samochodu i co jest bardzo, bardzo ważne, mamy podwójny wydech. I można to zobaczyć, schylając się troszeczkę, są dwie rury z jednej i z drugiej strony. Brawo! Na co zwrócilibyście uwagę, patrząc na ten samochód z tej perspektywy? Nie wiem, na relingi dachowe, na kolor, na sylwetkę, linię tego samochodu, bo pierwszą rzeczą, która mi rzuciła się w oczy, były koła, dwudziestki. Zresztą zobaczcie, jak fajnie na takich dużych kołach ten samochód wygląda. Jest po prostu bardziej charakterny, moim zdaniem. Ale nie to jest najważniejsze. Spójrzcie, jak bardzo zabudowana jest felga tego samochodu. To mi przypomina samochody elektryczne, które też mają tak mocno zabudowane felgi. No tamto jest uzasadnione współczynnikiem masy oporu powietrza i możecie wrócić do tego materiału, w którym o tym mówię, to Volkswagen ID.5 GTX. Tam opowiadałam o tym, jak przechodzi powietrze i dlaczego one są tak mocno zabudowane. Tutaj chodzi o zmniejszenie zużycia paliwa i o wygłuszenie tego samochodu w środku. Ale zwróćcie też uwagę na to, że ta felga jest trochę jak kobieta.
ma na przykład makijaż dzienny kobieta i nocny, nie? Albo wieczorny. I tak samo jest z tą felgą. Zwróćcie na to uwagę. Można sobie ściągnąć makijaż dzienny i jest makijaż nocny. I tym oto sposobem Skoda Kodiaq RS ma makijaż dzienny i makijaż nocny, czyli felgę dzienną i felgę nocną. I też może udawać, że czasem jest Skodą, a czasem nie jest Skodą. Jest Skodą i nie jest Skodą. Jest Skodą i nie jest Skodą. No taka sytuacja. Tylko trochę brudna sytuacja. Odpadniesz czy nie odpadniesz? Dobra, w razie czego bardzo się starałam, żeby nie odpadło. Zanim pokażę Wam gigantyczny bagażnik, nawet w podstawie, tylko dodam, że do Skody Kodiaq RS dostęp jest bezkluczykowy i dotyczy to nie tylko przednich drzwi, ale także tylnych. No dobra, to zobaczmy, jaki ten bagażnik jest wielki, co to właściwie znaczy gigantyczny. W podstawie ma 835 litrów. Jak położycie tylną kanapę, no to będzie tych litrów 2065, a to już świadczy o tym, że możecie pojechać w teren na przykład i będziecie mieli nie tylko samochód, ale także duży pokój albo sypialnię na czterech kołach. Zobaczcie zresztą, co tutaj się dzieje i jak dużo jest tutaj różnych zakamarków, schowków, haczyków, które można przesuwać, przestawiać, na które można powiesić różnego rodzaju zakupy na przykład. I też ważne jest to, że jak na przykład coś wsadzicie do tego, do środka, to nie zmieni swojej pozycji, kiedy wyjedziecie poza zwykły teren, poza szosę, na przykład na taki offroad, na którym w tej chwili jestem. Mamy też podwójną podłogę. Ta-da! O, proszę bardzo, to też się da wyciągnąć. No i mamy zaskakujące, bo mamy koło dojazdowe z różnym sprzętem. I tutaj też masę różnych takich małych skrytek, do których co nieco się zmieści. Co my tu mamy? A! Tak! Siateczka, chyba nieużywana jeszcze. No, czyli można zabezpieczyć też jeszcze bardziej Wasze bagaże. O! Zróbmy taki taką rzecz. O, zobaczcie. Powiedzmy, że to się da zrobić. Może nie taką metodą chałupniczą, jak teraz ja to robię, ale można to w to zapakować różne rzeczy, które potrzebują takiego zabezpieczenia, żeby nie walać się po całym bagażniku i nie przedostawać się do tamtej części. Na przykład w momencie, kiedy położycie fotele. Masa haczyków, masa różnego rodzaju schowków. To mi się podoba. Będę milczeć. Albo nie, powiem Wam, że tak właśnie wygląda wnętrze przyjazny kierowcy. Spójrzcie na deskę rozdzielczą. Jest obszyta skórą syntetyczną i ma piękne przeszycia diamentowe. No, wygląda to tak jak w samochodach marek premium. Podobnie kierownica, wielofunkcyjna, bardziej sportowa. Ona mi przypomina kierownicę z Mercedesa. Też ma tutaj pokrętła. One działają świetnie i oczywiście współgrają z tym, co się dzieje na wyświetlaczu przed kierowcą. Przede wszystkim jest podgrzewana, czyli akurat na ten okres, który się zbliża, będzie idealnie. Jednym krótkim przyciskiem włączasz i jeszcze regulujesz, bo masz bardzo ciepło, średnie ciepło i delikatne ciepło, tak żeby sobie nie poparzyć dłoni. Żartuję. Co jest mało premium? Te tutaj dodatki. One oczywiście przypominają trochę karbon, ale to nie jest karbon. Natomiast cała reszta, moim zdaniem, wykonana z niezłych materiałów. Zobaczcie na przykład na fotele. Piękne, stylizowane na sportowe. Mnie się bardzo podobają, są przede wszystkim bardzo wygodne. Masz ochotę wsiąść i jechać daleko, jak tylko się da. Wszystko mamy pod ręką, to jest bardzo ważne, bo spójrzcie, mamy tutaj zmianę trybów jazdy pod palcem, nie trzeba tego szukać gdzieś w ekranie, proszę bardzo, tutaj. Mamy tutaj wyłącznik
systemu start-stop. Mamy mnóstwo różnych przycisków, pokręteł. Cały panel klimatyzacji jest sterowany ręcznie, a nie dotykowo, co jest super fajne. Mamy tutaj również możliwość pojeżdżenia off-road. Oczywiście będziemy z tego korzystać dzisiaj. No i mamy też możliwość wyłączenia kontroli trakcji, co jest mega ważne. Fajny, przesuwny podłokietnik. Proszę bardzo. I tutaj mamy też miejsce, tylko to by trzeba było pewnie schować gdzieś w miejsce, gdzie by to nie latało po całej kabinie samochodu, ale mamy tutaj całkiem pojemny podłokietnik, czyli jeden ze schowków. I też regulowany, jak widzę. O, no regulowany czy nieregulowany? No jak uregulujesz, to będzie regulowany. Fajne jest to w tym samochodzie, że tu jest masa różnych schowków. Jeden schowek przed pasażerem. Burdel, przepraszam. Drugi schowek tutaj w podłokietniku. Trzecie schowki po dwóch stronach, od strony pasażera i od strony kierowcy. Z tym, że od strony kierowcy mamy, zobaczcie, taki gadżet, który wkładamy sobie woreczek, taki śmietnik, nie? Niby nic, a jednak jest przydatny. Wkładasz tutaj mały woreczek i segregujesz śmieci podczas jazdy samochodem. To jest super fajne. Czy ja tu widzę jeszcze jakieś miejsce, gdzie by można było coś schować? Oczywiście, tu nawet jest pochowane. Proszę bardzo. Mamy miejsce, gdzie możemy schować jeszcze na przykład telefon. Możemy sobie tutaj włączyć przejściówkę, która jest na USB, a nie tylko USB-C, bo mamy tutaj dwa gniazda USB-C. Zresztą z tyłu też. No i elegancko wszystko tutaj. Co my tu jeszcze mamy? No mamy ISOFIX-y, uchwyty na przednim fotelu pasażera. Mamy czytelny, prosty w obsłudze, widoczny tempomat. No to jest rewelacja. Nie wiem, czy też tak czasem macie, ale w niektórych samochodach ja mam problem z ustawieniem tempomatu, bo jest tak nielogiczny, że trudno się domyślić, jak się ustawia prędkość, czy ją obniża, czy ją podwyższa. Tu jest bardzo prosty w obsłudze. Podsufitka Suedia, trochę podobna w dotyku do Alcantary. Znajdziecie Alcantarę we wszystkich Porsche'ach, a tutaj na pokładzie Suedia. Jedyne 2700 trzeba zapłacić, żeby ją mieć na pokładzie. Wszelkie systemy kontroli ciśnienia w ogumieniu, kamery 360 stopni, strefa komfortowego snu z dźwiękochłonnymi szybami z przodu. Też takie coś jest na pokładzie. Ogrzewana szyba przednia, uruchamiana jednym przyciskiem, dosłownie parę chwil i macie problem lodu, śniegu i szronu z głowy. Elektrycznie i bezdotykowo otwierany bagażnik też jest, elektrycznie sterowane okno dachowe też jest. Są także pakiety Simply Clever, czyli ułatwienia, gadżety, haczyki, zaczepy w bagażniku i oparcia. Także pakiet Safety, pakiet Comfort tylko dla wersji RS, czyli dla tej, która jest testowana i za to wszystko trzeba dopłacić jedyne 42 tysiące złotych. A jaki to ma motor? Dwulitrowy silnik benzynowy turbo, 245 koni mechanicznych, 370 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Ktoś powie, że mało. No dobra, mało, bo w poprzedniku, który miał silnik wysokoprężny, było tego momentu trochę więcej, 500 Nm. Okej, ale dzięki temu, że tutaj mamy silnik benzynowy, ten samochód to wersja Houdini. Został odchudzony o 60 kg aż, a jeszcze Kodiakowi udało się urwać 5 kg ze skrzyni DSG, czyli w sumie jest lżejszy od brata poprzednika o 65 kg. To oczywiście ma wpływ na osiągi, bo 0-100 Kodiak RS osiąga w 6,5 sekundy. Jeszcze taka ciekawostka a propos silnika, który brzmi tak naprawdę na bardziej sportowy niż jest. No jest taki jeden myk. W wydechu umieszczono specjalny system modulujący pracę aktywnego układu wydechowego z siłownikiem, a to oznacza, że ten dźwięk jest po prostu sztucznie podbijany. I tak sobie myślę, że w tym świecie, gdzie tych sztuczności jest pełno, sztuczne przyjaźnie, sztuczne części ciała, sztuczne uśmiechy, no nie wiem, ale wydaje mi się, że miło by było, żeby pod maską Kodiaka był naturalny dźwięk. No właśnie, bo brzmi to troszeczkę milej dla ucha, no ale co z tego, skoro macie świadomość, że brzmi sztucznie. Zresztą posłuchajcie, zapraszam Was do środka.
Okej. W tym samochodzie wszystko jest logicznie poukładane. Tutaj jest masa różnych schowków. Ten samochód nie śmierdzi tanim plastikiem i na dodatek świetnie się go prowadzi. I właściwie to by było na tyle w bardzo dużym skrócie. Ale opowiadałam Wam o skrzyni biegów. No to spróbujmy te skrzynie biegów. Za chwilkę zrobię delikatny odstęp. Popatrzcie, jak wygląda nasza trasa. Wjeżdżamy w góry. Jesteśmy oczywiście w Zakopanem. Teraz wyjeżdżamy już poza. I tutaj mamy taką sytuację, że mamy mały zakręt w prawo. No to robię drobne przyspieszenie. I tylko dla Waszej informacji jedziemy na trybie normal. Jest tryb eko, komfort, normal, sport. No i jeszcze potem można przeskoczyć na off-road. Posłuchajcie, jak działa skrzynia biegów przy wchodzeniu na wyższe obroty i przy schodzeniu na niższe obroty. No tylko muszę się na chwilę zamknąć. 2000 obrotów. Płynnie schodzimy. I to samo. Skrzynia płynnie przechodzi na bieg niższy. Teraz jedziemy na... No teraz to już na dwójce, ale wcześniej było na czwórce. Okej. Mamy spore wzniesienie. I na normalu nie potrzebuję jakoś specjalnie dużo czasu, żeby przeskoczyć z biegu na bieg. I to jest super. Czyli działa to po prostu płynnie. Okej. No ale przerzućmy sobie w takim razie tryb na sportowy. Jedziemy na drugim biegu. Ale przeciągnął. On potrzebuje troszeczkę czasu na to, żeby wskoczyć na te wyższe obroty. Ale moim zdaniem to też jest super, no bo to nie jest samochód sportowy, to jest samochód usportowiony. I zresztą sama Skoda mówi o tym, że to RS widać w dodatkach czarnych na przykład, na lusterkach, na dachu. No, ułamka sekundy potrzebuje na tym trybie sportowym, żeby przyspieszyć. Ale pamiętajcie, że to jest Skoda Kodiaq RS, czyli wersja usportowiona, a nie sportowa. Co ma duże znaczenie, bo przecież nie chodzi o to, żeby z tym samochodem nagle wyskoczyć i szybko polecieć na tor, pojechać na tor, tylko chodzi o to, żeby wykorzystać tę moc, którą tutaj jednak ma, bo mamy turbo, w momentach, kiedy jest to potrzebne. To nie jest samochód sportowy, to jest samochód usportowiony. I mi to pasuje. Offroad to mi się podoba. Co prawda tutaj nie ma zbyt dużych wzniesień, ale wszędzie są kamienie, jest błoto. Skoda Kodiaq RS poradzi sobie w takich warunkach, nie tylko w mieście, no bo zobaczcie, jaki ma prześwit. Spory. Mamy 20 koła. No i przede wszystkim napęd na 4. Haldex, o którym Wam wcześniej wspomniałam. To działa tak, że w momencie, kiedy potrzebujecie troszeczkę więcej napędu na tył, to elektronicznie ten napęd na tył jest przekazywany. O! A teraz przepraszam, bo muszę się chyba pójść umyć. Się nagadała, naopowiadała, najeździła. W tej chwili na liczniku samochodu testowego jest 1200 ponad kilometrów. Sporo. A nic nie powiedziała o tym, ile kosztuje. No tak, to jest ważna część testu samochodowego. Koszt samochodu. Ile to cudo kosztuje? 200 tysięcy w wersji podstawowej. Ale gdybyście chcieli go mieć w takiej wersji, jaką ja testuję, czyli full wypas, 4x4 RS,
to musicie zapłacić 260 tysięcy. Nie chodzi tutaj o sam znaczek RS, o nie. Chodzi o napęd Haldexa 4x4, który, tylko przypomnę, sterowany jest elektronicznie, nie mechanicznie. No to jest droga sytuacja. Ale ogólnie, kiedy wsiadasz za kierownicę tego samochodu i masz pełen uśmiech na twarzy przy każdym ruszeniu tym pojazdem, gdziekolwiek chcesz dojechać, to buzia ci się sama śmieje. A chyba właśnie o to chodzi, prawda? To złóżmy to wszystko razem do kupy i podsumujmy. Jeśli szukacie w Skodzie Kodiaq RS sportowego charakteru, to przypomnę tylko, że RS nie znaczy sport tutaj akurat w tym samochodzie. Sama Skoda mówi o tym, że samochód jest usportowiony, a nie sportowy. A zatem ja bym na przykład nim na tor nie pojechała. No chyba, że dla fanu. Jeśli szukacie samochodu terenowego, to też nie jest Skoda Kodiaq RS. Oczywiście ma tryb off-road i można z niego skorzystać i zachowuje się naprawdę fajnie, więc na przykład w Zakopanem i w okolicach rewelacyjnie można sobie ten samochód wykorzystać. Tylko pamiętajcie o tym, że skrzynia biegów lubi sobie troszeczkę powyć przy zjazdach stromych i przy wzniesieniach stromych. Tam są łopatki, więc można wykorzystać sobie manualną jazdę. A jeśli szukacie samochodu do długich i krótkich podróży, wygodnego samochodu, to jest właśnie Skoda Kodiaq RS, bo ma wszystko, co ważne. No właśnie, na przykład parasolkę, w razie gdyby zmieniła się pogoda. No to jeszcze małe postscriptum. Bo się wydarzyło. Skoda Kodiaq RS, która towarzyszyła mi ponad tydzień, którą zrobiłam ponad 2000 km po Polsce. Dzisiaj jest pacjentem. Ma chore tylne koło. Wczoraj podczas podróży powrotnej do Warszawy na S8 przyczepiła się do nas jedna część zwana gwoździem, przebiła oponę, bardzo szybko zeszło powietrze, ale Skoda zachowała się idealnie. Po pierwsze, system, który informuje o tym, jakie jest ciśnienie w każdej z opon, bardzo szybko dał mi znać, że coś dzieje się w lewym kole. Ja wcześniej słyszałam taki drobny dźwięk, hałas, wydawało mi się, że to jest coś innego, ale dzięki temu systemowi szybko wiedziałam, co się wydarzyło. Przede wszystkim samochód udało mi się oponować bez żadnego problemu. Właściwie dałam tylko kierunkowskaz, który informował o tym, że zjeżdżam na mop albo coś na kształt mopa. No i tam sobie wymieniłam koło na dojazdowe i 80 km na godzinę taką prędkością wracałam do Warszawy. Ale samochód idealny. Będę tęsknić. Bardzo dziękuję Skodo za bezpieczne i bardzo ciekawe z przygodami spotkanie. Do zobaczenia.